Dzień dobry! Dzisiaj będę mówić o patelniach. Jak widzicie, cały mój stół jest zastawiony najróżniejszymi patelniami o różnych kształtach, różnych korpusach, różnych powłokach i różnych rękojeściach. Ale zanim o tych patelniach opowiem, to przypomnę Wam, że to jest moje pozamiatane do kupienia na www.ula.altenberg.pl. To jest książka, która odpowie na bardzo wiele różnych pytań Waszych, dlaczego i jak i co w domu, więc bardzo gorąco zapraszam, żeby ją kupić. A teraz zabieramy się za patelnie. Co, że kot jest za mną? Psik ze stołu, no! Widzicie, chwila się człowiek obejrzy i już problem. Dobrze, słuchajcie, spróbuję ogarnąć dla Was całą tą ogromną wiedzę, która się mieści w patelniach, dlatego że temat wcale nie jest prosty. Patelnie są przeróżne, mają przeróżne ceny i czasem po prostu ciężko się zdecydować. Bardzo często też kupujemy po omacku. W zasadzie nie wiemy, co kupujemy i do czego to służy, więc zaczniemy po kolei. Na tym stole mamy trzy podstawowe rodzaje patelni. Mamy na przykład patelnie aluminiowe. To jest na przykład taka patelnia, której korpus jest wykonany z aluminium, które jest oczywiście czymś powleczone, o tym za chwilę. Mamy patelnie stalowe. I ta jest patelnią stalową, tylko jedna z powłoką, druga bez powłoki. Natomiast to są takie patelnie, raczej powiedziałabym, dla zaawansowanych bardziej niż dla amatorów. I mamy też patelnię żeliwną, która ma mnóstwo zalet, ale też jest patelnią specjalnej troski. Zacznijmy od patelni aluminiowych. Patelnia aluminiowa to jest taka patelnia, której korpus, czyli jakby to, z czego głównie składa się patelnia, jest wykonane z aluminium. Patelnia aluminiowa może być cienka, tak jak ta, ale może być też taka solidniejsza, gruba, tak jak ta. Różnica w wadze jest znacząca. Ale zacznijmy od tych najprostszych. Chodzi o to, że taka patelnia wykonana z aluminium musi być oczywiście czymś powleczona, no bo nie chcemy, żeby nasze aluminium miało kontakt z jedzeniem, bo to nie jest nic dobrego. Powłoka nazywana jest nieprzywierającą. Kiedyś mówiliśmy na to patelnia teflonowa, ale na nazwę teflon jako taką ma patent tylko jedna firma. Natomiast bardzo wiele różnych innych, równie dobrych firm, robi różnego rodzaju powłoki nieprzywierające, które pełnią dokładnie tą samą rolę i mają dokładnie te same właściwości. I teraz. Ta patelnia najtańsza ma powłokę pojedynczą, natomiast ta już troszkę droższa i troszkę solidniejsza ma dwie takie warstwy, czyli po prostu w fabryce, gdzie ona powstaje, jest podwójnie, dwa razy sprejowana nieprzywierającą powłoką. Natomiast ta z kolei ma aż trzy warstwy, jest najbardziej odporna. Teoretycznie na niej moglibyśmy już skrobać coś widelcem, aczkolwiek to nigdy nie jest rekomendowane w przypadku powłok nieprzywierających. No ale tu są już trzy warstwy, już nie tak łatwo tą patelnię uszkodzić. I teraz, jeżeli Wasze życie polega na tym, że na patelni smażycie sobie jajka sadzone, odgrzewacie ziemniaki i robicie sos do makaronu, to taka patelnia będzie dla Was idealna. Ona jest lekka, głęboka, więc uniwersalna. Można tu odsmażyć słoik od mamy, jak coś dała na wynos. I ona kosztuje 30 parę złotych, więc naprawdę, jeżeli nie jesteście wybitnymi kucharzami, nie ma sensu inwestować w patelnię za 70, 100, 150 zł, bo po prostu nie odczujecie różnicy. Taka patelnia prosta, jeśli będziecie o nią dobrze dbali, na pewno spełni swoją funkcję. To jest akurat moja patelnia, która jest podwójną ma warstwę i jak się dobrze przyjrzycie, to niestety pewnie mi się zdarzyło gdzieś ją dziabnąć trochę widelcem i na niej widać takie malutkie odpryski, ale one nie przechodzą jeszcze na wylot. Uszkodziłam pewnie tylko wierzchnią warstwę, a ta druga jeszcze się trzyma, więc ona jeszcze ze mną może spokojnie zostać. Natomiast spośród aluminiowych patelni z powłoką nieprzywierającą zdecydowanie Mercedesem jest taka, czuje się różnicę w wadze, to jest kawał aluminium. Odczuwa się to między innymi w ten sposób, że ta patelnia będzie Wam się nagrzewała dłużej niż ta leciutka, delikatna, ale ta również dłużej utrzyma ciepło, lepiej je rozprowadzi. W związku z tym de facto w kosztach użytkowania będzie troszeczkę tańsza, bo na niej po prostu rzeczy będą się szybciej smażyć, podgrzewać itd. Ta ma trzy warstwy, aczkolwiek wszystkie te rzeczy wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Nie szorujemy niczym ostrym. Nie używamy do nich metalowych widelców, łyżek, różnego rodzaju przedmiotów, które mogłyby tą powłokę uszkodzić. No i w przypadku żadnej patelni nie wolno tego robić. Nigdy nie zalewamy zimną wodą. To jest najgorsze, co możecie zrobić, niezależnie od tego, jaką macie patelnię. Patelnia gorąca, zalana zimną wodą, po pierwsze narażacie ją na uszkodzenie powłoki, która jest powleczona, ale tak naprawdę na uszkodzenie całego rozgrzanego korpusu. Nigdy tego nie róbcie. Dajcie patelni najpierw chwilę wystygnąć, a dopiero potem można ją myć. Te
patelnie z powłoką nieprzywieralną są łatwe do pielęgnacji. Jeżeli macie na przykład patelnię do naleśników, taką jak ta, wystarczy ją po prostu przetrzeć ręcznikiem papierowym, nie trzeba jej wcale myć. Jak tu smażycie na przykład same jajka na odrobinie masła czy odrobinie tłuszczu, też wystarczy ją wytrzeć, wcale nie musicie jej myć nie wiadomo jak. Oczywiście jak tego smażenia jest więcej, no to myjemy delikatnie płynem do naczyń i delikatnym zmywaczkiem, takim niedrapiącym. Dokładną informację o różnego rodzaju drapaczkach i ścierkach znajdziecie w moim filmie, który link tu gdzieś się, mam nadzieję, właśnie pojawił. Kończąc temat patelni aluminiowych z powłokami nieprzywieralnymi, mam nadzieję, że już łapiecie o co chodzi, mamy jeszcze patelnie mineralne. To są takie patelnie, które są w takie ciapki albo w takie, o, takie coś i wyglądają trochę jak skrzyżowanie kamienia z marmurem i rzeczywiście są skrzyżowaniem kamienia z marmurem. Dlaczego? Dlatego, że są odporne jak kamień, a gładkie i nieprzewierające jak marmur. To jest taka wyższa półka tych patelni z nieprzewierającą powłoką. One się sprawdzają rzeczywiście znakomicie, są bardzo łatwe do utrzymania w czystości, pięknie rozprowadzają ciepło. Są bardzo efektywne, jeśli chodzi o gotowanie. Ta patelnia, którą ja mam tutaj, jest akurat do ryb i ona mi się bardzo podoba, ponieważ ryba długa, nie zawsze się nam na patelni mieści, wystaje jej ogonek, a niedogotowany ogonek nigdy nie jest smaczny. Więc jak jecie dużo ryb, to można sobie kupić właśnie taką patelnię, która się na ryby nadaje idealnie. Pokażę Wam też jeszcze jeden rodzaj patelni. Tadam! Mianowicie patelnię grillową. Jeżeli lubicie steki albo na przykład taką fajną pierś kurczaka zrumienioną w paseczki, to jest właśnie idealne rozwiązanie dla Was. Ja uwielbiam, też mam taką patelnię, tyle że nie mineralną, ale chyba sobie zmienię. Ale zobaczcie, bo tu mam jeszcze jeden bajer. Zaraz zginę w tych patelniach. To jest dopiero coś, zobaczcie, tu ryba albo stek, a tu warzywka, albo tu coś z sosem podgrzewamy, a tu pióra z ziemniaczków. A ta przegródka sprawia, że coś, co jest z jednej strony, nie wymiesza nam się nieestetycznie z czymś, co jest z drugiej strony i wygląda to fenomenalnie. Uff, bardzo dobry patent. No dobrze. Kończąc już zupełnie temat patelni aluminiowych, mamy jeszcze te z wykończeniem ceramicznym. Słuchajcie, one są przepiękne, one się pięknie prezentują, tylko pomyślcie o utrzymaniu tego później w czystości. Prawda jest taka, że one prześlicznie rumienią, na przykład warzywka, no i w ogóle są całkiem cute, ale jeżeli nie jesteście kuchennymi freakami, to raczej sobie odpuśćcie, bo nie będziecie w stanie o tą patelnię zadbać i zabrać z niej tego wszystkiego, co ma najlepsze i zadbać o nią tak, jak należy. Więc raczej aluminium z nieprzewieralną powłoką i nie porywajmy się na zbyt ambitne tematy. Dobrze, skończyliśmy temat patelni aluminiowych, przechodzimy do patelni stalowych. Jeżeli odwiedzicie profesjonalnego szefa kuchni w kuchni, to bardzo często będzie on miał siermiężną, prostą, stalową patelnię, taką jak miewały nasze babcie, właśnie tego typu, z rączką. To jest wszystko takie mocne, że w ogóle można to wstawić do pieca na dowolną temperaturę i nic się temu nie stanie. Zresztą tak jak tą drugą, ona też ma stalową rączkę, która wytrzymuje wysokie temperatury, ale różni się tym, że ma powłokę nieprzywierającą. Powiem Wam tak, to są patelnie wymagające trochę miłości, tak? Trzeba wiedzieć, jak się nimi posługiwać. One się cudownie mocno nagrzewają. One są bardzo efektywne, jeśli chodzi o smażenie. One długo bardzo trzymają ciepło, ale zobaczcie, każdy palec na tym po prostu bezczelnie widać, tak? Tutaj każdy zaciek, każda niewytarta kropelka będzie widoczna. One wymagają specjalnych płynów, żeby się tak pięknie lśniły, trochę tak jak ze sztućcami, po prostu trzeba o nie dbać i je polerować. Nie wiem, czy każdy ma na to siłę i ochotę. Ta oczywiście troszeczkę więcej wybacza, bo jest matowa i już się tak nie świeci, natomiast też trzeba ją porządnie szorować. Zaleta jest taka, że można ją naprawdę szorować druciakiem i kompletnie nic się jej nie stanie. I na koniec patelnie żeliwne. Naczynia żeliwne mają jedną kolosalną wadę. Wagę. To jest niewiarygodne, słuchajcie, to jest moja patelnia, której ja nie jestem w stanie podnieść jedną ręką, po prostu nie jestem w stanie, bo jest za ciężka, już nie mówiąc o tym, kiedy coś w niej jest. Dlatego długo się opierałam. Wzięłam tą patelnię jako drugą na szybkie podgrzewanie, na jakieś takie smażenie ziemniaczków i różnych innych fajnych rzeczy, kiedy mi się po prostu nie chce sięgać po to żeliwo. Teraz tak, zobaczcie, ta patelnia wygląda w środku beznadziejnie. Dlaczego? Dlatego, że powinna być po każdym myciu potraktowana odrobinką tłuszczu. Ja mam tutaj akurat oliwkę z oliwek, ale zazwyczaj po prostu stosuję do tego zwykły jakiś taki olej typu kujawski. I trzeba ją porządnie taką oliwą natrzeć po każdym myciu, dlatego że ona musi być cały czas zabezpieczona,
W innym przypadku po prostu wyłazi na niej rdza, wyłażą na niej różne ohydne rzeczy, których byśmy absolutnie nie chcieli. Zobaczcie, kiedy się ją powlecze taką cieniutką warstwą, ona od razu, tak jak buzia kremem, po prostu zaczyna inaczej kompletnie funkcjonować. I to jest taki zabieg, który należy wykonywać po każdym użyciu. Druga sprawa związana z naczyniami żeliwnymi jest taka, że nie wolno ich myć żadnym płynem, żadną chemią, niczym absolutnie, tylko i wyłącznie gorąca woda. Jak to rekompensuje? No rekompensuje to tym, że można ją naprawdę szorować czym chcecie. Możecie tu wziąć dłuto i walić w nie młotkiem, a i tak się nic nie stanie. W związku z tym najgorszy druciak, drapak, widelec, nóż, na tej patelni możecie sobie stek pokroić, tak? I no to nie zrobi większego wrażenia. Więc to jest takie heavy duty. Jeżeli naprawdę robicie straszne rzeczy swoim patelnią, to zdecydowanie żeliwna patelnia będzie dla Was najlepsza. Druga patelnia, która wymaga specjalnej troski, to w sumie taka specyficzna patelnia, bo wok. To jest mój wok. Jak widzicie, sporo już przeszedł i niejedno tańskie danie z książki kucharskiej Darii Ładochy zostało w nim wykonane. Tutaj też zabezpieczamy wok od środka. Wok jest stalowy. On, zobaczcie, jest wypalony, przepalony. Kiedyś był taki jasny jak ta patelnia stalowa, którą Wam pokazywałam. Na brzegach to zresztą miejscami widać. On się już wypalił, przepalił i jest taki fajny, używany. I to jest właśnie w woku najfajniejsze. Tu mam taki mały woczek. On jest również stalowy. Troszkę cieńszy, troszkę lżejszy. Pamiętajcie, że wok się najlepiej spisuje na kuchenkach z ogniem. Podobno te nowoczesne indukcje też mają taką jakąś opcję dla woka, ale co ogień, to ogień i ja głęboko wierzę w to, że wokowi nie zaszkodzi. Przy woku zwróćcie uwagę na to, żeby każdy wok miał solidną, porządną rączkę, żeby można go było złapać. Tak mały nie potrzebuje drugiej z boku, ja mam z dwóch stron, żeby go sobie przytrzymywać przy przenoszeniu. I na sam koniec, coś co powinno być w każdym domu, chociaż długo tak nie używałam, patelnia do naleśników. Ta jest akurat mineralna, czyli ta z super twardą powłoką. Dlaczego mam tą mineralną? Dlatego, że moja patelnia teflonowa niestety wygląda tak. Słuchajcie, to jest, zachowałam ją tylko dlatego, żeby Wam pokazać, co absolutnie trzeba wyrzucić. Jeżeli coś takiego się wydarzy, jeżeli widzicie tutaj pod spodem wyłażące aluminium, to tą patelnię wywalamy natychmiast, bo to jest dla Was szkodliwe. Małe powierzchowne ryski nie szkodzą, ale takie dziury już tak, więc pozbądźcie się tej patelni. W związku z tym tej pani już dziękujemy, a ta pani ze mną zostanie teraz. Jeśli chodzi o patelnię, to by było na tyle. Jeżeli w wyniku mojego filmu doszliście do wniosku, że potrzebne są Wam zmiany, to zajrzyjcie w opis tego filmu, tam szczegóły zniżki na patelnię, którą dla Was przygotowałam, więc jeżeli tak jak ja musicie coś sobie wymienić, to jest najlepszy moment. I pamiętajcie, całe kompendium kuchennej wiedzy znajduje się w mojej książce Pozamiatane do kupienia na www.ula.altenberg.pl. Będzie mi strasznie miło, jeśli będziecie mieli moją książkę. Niezależnie od rodzaju patelni, błagam, pamiętajcie o podstawowych rzeczach. Przypominam, nie zalewamy nigdy zimną wodą. Po drugie, nigdy nie myjemy w zmywarce. Nie róbcie tego swojej powłoce, niezależnie od tego, jak ona jest odporna. Nie chodzi o samą zmywarkę, chodzi o środki do zmywarki, które są dla powłoki po prostu szkodliwe. A po trzecie, kochajcie swoje patelnie, to będą Wam służyć długo. Moje. Tylko jedna firma, ale tu się nie da pracować. Przepraszam Państwa, czy Państwo tu przyjechali na imprezę? Proszę zostawić tego kota. To jest mój kot i ja się nim zajmuję. Luna, nie gryź kabla! Czyś ty oszalała? Galopada przez dom.